Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Marianna Malinowska, jestem ze Stowarzyszenia Żywa Przyszłość. Zostałam zaproszona do CAM, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej, aby zrobić spacery po ogrodzie społecznościowym, który tutaj się tworzy dla Was. W naszych filmach poznacie rośliny, które zostały tu posadzone przez ogrodników, tak jak na przykład ten piękny bez. Będą też pokazywane rośliny posadzone w naszym ogrodzie społecznościowym. Będą to zioła, warzywa oraz rośliny, które wybrały dobrowolnie życie w tym terenie, czyli rośliny dzikopostnowe. Serdecznie zapraszam. Pod każdym filmem, który będzie opowiadał o jednej roślinie, będą też linki do poważnych stron naukowców, profesorów, doktorów, którzy będą opowiadać o tych roślinach profesjonalnie. Zapraszam. Dzisiejszym bohaterem będzie lubczyk. Lubczyk albo magi. W niektórych regionach Polski nazywa się tą roślinkę magi, ale fachowa nazwa to jest oczywiście lubczyk. Lubczyk ogrodowy, roślinka wieloletnia, a konkretnie siedmioletnia. Sadzimy ją w miejscach, gdzie będzie miała dużo przestrzeni, ponieważ dorasta do wysokości 1,5 metra. Potem zaczyna się pęd kwiatowy, który potrafi być jeszcze wyższy. Jeżeli sadzimy go w skrzyniach, to on wtedy ograniczy swój wzrost tylko do jakichś kilkudziesięciu centymetrów. Lubczyk ogrodowy bardzo nie lubi przesadzania, więc może się zdarzyć, że po posadzeniu nawet do super ziemi on obumrze. Zrobią się mu żółte, brzydkie listki, natomiast nie przejmujemy się niczym. Obcinamy wszystkie listki, które się nam nie podobają. O, tutaj zobaczcie, macie takie obsuszone, zżółknięte. Obcięty listek pozbawiamy go z obumarłych części. Ja to robię, zobaczcie, ceramicznym nożem. To jest najlepsza opcja, jeżeli chodzi o obcinanie ziół. Bądź palcami obcinamy roślinki. Natomiast te ładne części listka możemy użyć już do rosołu. Obcinanie lubczyka możemy stosować przez cały sezon wegetacji roślinki. Ważne jest, żeby nie uciąć stożka wzrostu, tutaj miejsca, skąd wyrastają kolejne liście. Czyli możemy sobie obciąć na przykład tego liścia i zużyć do naszego rosołu. Lubczyk jest roślinką, która uwielbia przestrzeń, w związku z czym staramy się sadzić dosyć rzadko te rośliny. Jest rośliną wysoką i bardzo rozłożystą, dlatego lubi głębokie, żyzne gleby. Może rosnąć półcieniście. W naszym ogrodzie społecznym został posadzony właśnie w takim półcienistym miejscu, gdzie jest dużo jasnej przestrzeni, ale też są cienie drzew, co pozwoli mu nie wysychać. Lubczyk nie lubi suchego korzenia i każde przesuszenie spowoduje właśnie ten efekt żółknięcia liści i obumierania. Kulinarnie lubczyk używamy do zup, do sosów. Możemy go używać w formie świeżej albo w formie suszonej. Jest też składnikiem soli ziołowych, przypraw mieszanych ziołowych, dostępnych w sklepach w postaci gotowych mieszanych do mięs czy do sosów. Lubczyk w fitoterapii stosowany jest na drogi moczowe. Bardzo dobrze działa na zwiększenie ilości wydalanego moczu. Wykazuje właściwości przeciwskurczowe na mięśnie gładkie, dróg moczowych, także jelit i dróg płciowych. W fitoterapii używamy korzeń, nie liście. Zbieramy korzenie jesienią, suszymy, rozdrabniamy i używamy w postaci naparów bądź odwalów. Ma właściwości wypłukujące kwasy moczowe z krwi, ale również też ściąga toksyny. Dlatego często w ludowych
wierzeniach i zwyczajach, przy wszelakich chorobach stosuje się lubczyk w rosołach, w zupach. Legenda głosi, że lubczyk jest na lubów, na miłość. Wierzenia te są bardzo stare, natomiast nowoczesne badania wykazały działanie na zwiększenie ukrwienia narządów płciowych. W związku z czym osoby, które piją, jedzą dużo lubczyku, mają więcej ochoty na miłość cielesną. Dziękuję pięknie za Waszą obecność w tym odcinku. Zapraszam do oglądania następnych odcinków naszego serialu.